wszystko jest ładnie i pięknie dla młodych wyborców, kiedy taka formacja przypomina reklamę proszku do prania. A nowy, lepszy, nieważne w czym, ważne, że nowy, przez to już góruje nad tym, co stare, nudne już takie trochę. Problem zaczyna się wtedy, kiedy wyborcy się przyjrzą. Jeśli Konfederacja nie przetrwa wyborów samorządowych, to nie przetrwa w ogóle. Jeśli wejdzie w sojusz z PiS-em, straci większość swoich wyborców. Rozczarowani wyborcy PiS-u po prostu nie idą na wybory. A deklaracje frekwencji wyborczej w najważniejszych sondażach od kilkudziesięciu miesięcy pokazują niższą frekwencję, aniżeli to miało miejsce ostatnio. Konfederacja na trzecim miejscu uniemożliwiać będzie samodzielną większość opozycji. Jak można było nie zauważyć, że struktura produkcji rolnej na Polsce, w Polsce i na Ukrainie pokrywa się? Od 1945 roku to było jasne, prawda? Więc dlaczego w zeszłym roku nie myślano w ogóle na ten temat? Analogicznie z rynkiem transportowym. Tydzień przed wojną Ukraina wyrusza przeciwko Unii, de facto przeciwko Polsce, do sądów arbitrażowych w związku z dopuszczaniem ukraińskich przewoźników na europejskie rynki. Co też jest jakby było lekcją realpolitik, którą ukraińskie elity udzieliły Polsce. A my co? A my nic. Dzień dobry, Patrycjusz Wyżga. Witam i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Didaskalia. Zachęcam, by subskrybować kanał, by komentować rozmowę z panem profesorem, by ewentualnie polubić, jeśli państwu przypadnie to nagranie do gustu. O polityce rozmawiamy w tak bardzo gorącym politycznym momencie. Myślę, że spotka się to z państwa zrozumieniem. Kampania wyborcza trwa w najlepsze. 15 października będziemy głosować, a zatem o tym, co się dzieje i co się może wydarzyć teraz. Profesor Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie Dzień profesorze. Dobry. Kłaniam się. Rozmawiamy, to ważne, proszę państwa, żeby też nasi widzowie mieli świadomość, w którym momencie, z jaką wiedzą rozmawiamy. Dzisiaj jest 28 dzień września, a więc, panie profesorze, zbliżamy się do weekendu, do 1 października. Do Marszu Miliona Serc. Kiedy państwo to oglądają, ten marsz właśnie się odbył. Lewica bardzo chciała, czy właściwie wyborcy lewicy chcieli, żeby lewica się przyłączyła, ale nie wszyscy mają zamiar i wzięli w nim udział. Dlaczego? No, pamiętajmy, że we wszelkiego rodzaju manifestacjach, marszach i tak dalej, mimo olbrzymiej polityzacji społeczeństwa, wzrostu zainteresowania polityką, wzrostu frekwencji wyborczej w ostatnich latach, w olbrzymim stopniu uczestniczą nie tylko wyborcy jako tacy, tylko osoby bezpośrednio zaangażowane w aktywność partyjną, bądź takie, które funkcjonują w swoistej szarej strefie pomiędzy byciem zwykłym wyborcą a aktywistą tacy wyborcy danej plus partii. Trochę tacy szczególnie aktywni. Tak, można to tak nazwać. Partie polityczne w naszej wyobraźni wciąż są bytami określanymi przez model ukształtowany przez niemiecką socjaldemokrację jeszcze w XIX wieku. Socjaldemokrację, która nie mogła działać legalnie pod rządami Bismarcka, więc znalazła różne substytutywne formy, od klubów sportowych, przez kluby śpiewacze, towarzystwa filatelistyczne, przez Towarzystwo Cyklistów Solidarność i tak dalej, i tak dalej. W efekcie partie stawały się organizacjami masowymi, z bazą członkowską często liczoną w większych krajach w setki tysięcy członków, w mniejszych powiedzmy w dziesiątki tysięcy. I do dzisiaj każda partia polityczna chce nam pokazać, że nie jest tylko komitetem wyborczym i klubem parlamentarnym, który utrzymuje jej permanentną aktywność. Tylko stoją ludzie, masy. Tak, 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 że nie tylko wyborcze masy, ale także, że owych członków jest tak wielu. W przypadku lewicy, no tym bardziej jakby to się wpisuje w model, ponieważ no, tradycyjny podział na lewicę i prawicę wiązał lewicę z tymi, którzy chcą dokonywać zmian, a zmian z reguły chcieli dokonywać ci, którzy mają mniej i w strukturze społecznej funkcjonują niżej. Dopiero w zasadzie teraz zaczęło się to jakoś komplikować poza nielicznymi krajami, gdzie zawsze było inaczej.
Od 2005 roku polska polityka w dużym stopniu jest wyznaczana poprzez przepływy wyborców pomiędzy SLD a Platformą. A właśnie. No bo o to chciałem zapytać, bo tak, Czarzasty, Biedroń, Zandberg mówią Tuskowi tak, Kosiniak-Kamysz i Hołownia mówią poczekamy, zobaczymy co po wyborach, nie idziemy razem z wami, nie przyłączamy się. Bardzo wiele osób mówi, no szkoda, że ta opozycja demokratyczna, jak sami siebie nazywają, ta, która chce odebrać władzę obozowi Zjednoczonej Prawicy, jednak nie idzie razem, nie staje razem na jednej scenie. No lewica może mówi tak, ale powiedzmy, że różnice ideowe pomiędzy lewicą a Platformą, mimo pewnej konwergencji i trwałej współpracy na przykład na poziomie samorządów, są bardzo wyraźne. One dotyczą zarówno kwestii społeczno-gospodarczych. No, Platforma Obywatelska nie jest dziś tak liberalna, jak była niegdyś, no ale partią socjaldemokratyczną nie została. Natomiast no, lewica w Polsce prezentuje, jak powiedziałem, bardzo umiarkowane, klasycznie socjaldemokratyczne dla Europy Zachodniej poglądy, więc tu na przykład w podejściu do usług publicznych, funkcjonowania szkolnictwa, służby zdrowia i tak dalej, różnice są bardzo, bardzo widoczne. Także w sferze światopoglądowej. Lewica w zasadzie mówi to samo, co padało z jej strony zawsze. Nawet na początku polskiej transformacji ustrojowej, przy zjawiskach, które gdzieś zapominaliśmy, jak na przykład wprowadzenie religii do szkół, rozporządzeń, zresztą uczyniły środowiska liberalne, a nie stricte prawica. No, Platforma w ostatnich latach dokonywała pewnego skrętu w lewo. Chcąc być partią centrową, musiała dostosowywać się do zmian świadomości polskiego społeczeństwa, no, które w naturalny sposób w czasach globalizacji i integracji europejskiej laicyzuje się. Natomiast jeśli chodzi o trzecią drogę i Platformę, no to tutaj trzeba by potężnej latarni, prawda, bo już niezwykłej małej lampki, żeby znaleźć różnice w zasadzie w czymkolwiek. I nazwa Trzecia Droga zdawała się sugerować, że będzie to formacja pomiędzy PiS-em a Platformą. Jakaś sensowna alternatywa, inny wybór. Tak, nie chcesz tych, to tutaj masz sensowną alternatywę. Tak, ale że jest to coś pomiędzy, bo wszak nie chodzi tu pewnie o generała Perona i jego Trzecią Drogę, prawda, czy tego typu zjawiska. Tymczasem jeśli wsłuchać się w kampanię prowadzoną przez te dwa główne podmioty trzeciej drogi, to asymetria krytyki wobec PiS-u i Platformy jest bardzo wyraźna. Ta krytyka jest kierowana oczywiście przede wszystkim wobec rządzącej formacji. Wreszcie także wszelkie próby tworzenia formacji politycznych pomiędzy PiS-em a Platformą w Polsce trafiały w absolutną próżnię. Polska jest najważniejsza, Jarosław Gowin, jeszcze wcześniej, przed nawet powstaniem duetu PiS-Platforma, próbowano tworzyć w Polsce formacje, które byłyby konserwatywne światopoglądowo, jak PiS i liberalne gospodarczo, jak Platforma, czyniły to tak poważne postacie polskiej polityki, jak Aleksander Hall, jak przyszły prezydent Bronisław Komorowski, jak Jan Maria Rokita, Artur Balasz i tak dalej. Za każdym razem trafiało to w społeczną próżnię, ponieważ jak się okazuje, per saldo w Polsce trzeba było być albo konserwatystą o socjalnych skłonnościach. Tak jak PiS? Tak jak PiS. No, albo być integralnym liberałem, zarówno w podejściu do rynku, jak i w podejściu do relacji państwo-kościół. I stąd trzecia droga poszukuje różnicy pomiędzy nią a Platformą. Dodajmy do tego zresztą, że Platforma i PSL należą wspólnie do Europejskiej Partii Ludowej, a z kolei formacja Szymona Hołowni związała się z europejskimi środowiskami liberalnymi, a w świadomości zbiorowej w Polsce uosobieniem liberalizmu jest Platforma Obywatelska, więc przy tym formacja stawiająca na pewien umiar, bardziej na pewien styl. Dialog. No, tak, dialog i tak dalej. Mhm. No, naprawdę trzeba było mieć w sobie dużo determinacji i odwagi, żeby dokonać takiego wyboru w tym momencie. Zresztą ta nazwa Trzecia Droga padła relatywnie krótko przed marszem 4 czerwca. Czyli co? Tam ci, którzy decydują, którzy kreowali, wymyślali Trzecią Drogę, całą tę opcję polityczną, tak to nazwę, tam popełniono jakieś istotne błędy w pana ocenie? Absolutnie nie chciałbym wystawiać takich cenzurek, nie dlatego, że w ogóle nie należy ich wystawiać, bo czasami pewne zjawiska są tak ewidentne i łatwo weryfikowalne, że aż się o to prosi. Pozwoliłem sobie od początku twierdzić, że
wynik tej formacji będzie bardzo trudny do przewidzenia. Nie powinniśmy się zdziwić dwucyfrowym, nie powinniśmy być zdziwieni nieprzekroczeniem progu. Mhm. Z jednej przyczyny. Otóż jest to koalicja bardzo eklektyczna, dużo bardziej eklektyczna niż pozostałe. Polskie Stronnictwo Ludowe nie jest tym samym Polskim Stronnictwem Ludowym, którym było zwłaszcza w czasach Waldemara Pawlaka, Jarosława Kalinowskiego czy marszałka Józefa Zycha, ponieważ olbrzymia część wiejskich związanych z rolnictwem wyborców tej partii podryfowała w stronę Prawa i Sprawiedliwości, które bardzo zyskało na tych obszarach, gdzie niegdyś prawica nie była jakoś szczególnie silna, więc w weselowskich bastionach w dawnym zaborze rosyjskim czy na ziemiach odzyskanych. I któż się pojawił w miejsce tych wyborców tradycyjnych ludowców? Otóż pojawili się wyborcy Platformy Obywatelskiej, ba, nawet w pewnym stopniu wyborcy lewicy. Myślę, że w obu wypadkach przyciągani stylem, umiarem, chęcią dialogu, taką polityką lat 90. pod krawatem, z szacunkiem dla wyborcy, a nie z chęcią zafundowania temu wyborcy spektakularnego widowiska medialnego. Jeśli spojrzymy na ruch Szymona Hołowni, otrzymamy paradoksalnie podobny obraz, choć troszeczkę inaczej usytuowany demograficznie. Podobny w tym sensie, że Szymon Hołownia w wyborach prezydenckich zawdzięczał swój niewątpliwy sukces napływowi wyborców Platformy Obywatelskiej. Do tego doszło też także trochę najmłodszych, gdzie zawsze pewien popkulturowy sznyt w Polsce pomaga w przyciągnięciu tego typu elektoratu. No, jak to wszystko pogodzić? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, jak utrzymać przy sobie wyborcę, który już miał w swoim CV jako wyborcy głosowanie na Platformę Obywatelską, trochę rzadziej, ale też na Lewicę. Czy taki wyborca nie będzie szczególnie podatny na sugestie przyłączenia się do najsilniejszej formacji? Bardzo, bardzo to ciekawe i paradoksalnie ten umiar niekoniecznie koreluje ze skalą ryzyka. I szczególnie ten próg 8%, bo myślę, że te 5% jednak przy stabilności struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego... Udałoby się wykonać. Tak, ta partia w wyborach sejmowych zresztą zawsze miała bardzo dobre kampanie. Czyli jeśli Hołownia chciał z PSL-em, to powinien na listach PSL-u. Tak, to byłoby chyba najprostsze. 5% by przeskoczyli na pewno na listach PSL-u, a 8% zobaczymy jako koalicja. Można by tu zastosować podwójną analogię z Lewicą, kiedy startowano w 2015 roku jako skądinąd też bardzo egzotyczna koalicja tradycyjnego SLD z ruchem Janusza Palikota. W wolontarystyczny sposób przyjęto 8%, co przy zwiększonej frekwencji zakończyło się katastrofą. Natomiast w 2019 roku odwrotnie. Mimo względnie szerokiej koalicji przyjęto minimalistyczny próg 5% nazwę SLD i dzięki temu chyba ta formacja po prostu mogła zająć się kampanią wyborczą, a nie drżeniem o swój własny los. Spróbujmy, panie profesorze, szanowni państwo, poanalizować trochę to, co nam politycy obiecują, to, co zapowiadają, to, jakie transparenty niosą, czy pod jakimi szyldami w tych wyborach startują. Może z takiej perspektywy, bo wiem, że to dla państwa jest ważne, bo jesteście świadomymi widzami, często się interesujecie na przykład finansami publicznymi, znaczy stanem naszego państwa i zwyczajnie kasą, pieniędzmi. Czy z perspektywy finansów publicznych właśnie są w obietnicach wyborczych dowolnej partii, dowolnego komitetu jakieś szczególnie groźne, szczególnie ciekawe z pańskiej perspektywy zapowiedzi, obietnice, jeśli chodzi o kasę państwa, co do której czasami niektórzy stawiają bardzo duży znak zapytania, właściwie migające żółte światło ostrzegawcze. No pewnie bardziej pasowałoby żargonowo użyte słowo nieciekawe. W latach 2008-2009 świat faktycznie zbankrutował. Miało to na polskich wyborców dość poważny wpływ, to znaczy zaczęliśmy głosować kieszenią. Bardzo wyraźnie było widać, że jakby dawne różne ideologiczne konteksty słabną, a pojawiają się twarde interesy grupowe. Choćby kwestia wieku emerytalnego, która uderzała w interesy większości obywateli i oni inaczej niż we Francji nie poszli rzucać kamieniami, prawda, tylko do urn, dziękujemy, do widzenia. Ale to był bardzo istotny sygnał i politycy wszystkich formacji wyciągnęli z tego wnioski. Natomiast czy zawsze te wnioski są rozsądne, to bym dyskutował. Zwróćmy uwagę, że dzisiaj nikt nie jest w stanie tak naprawdę określić realnego stanu finansów publicznych,
ponieważ wszyscy żyjemy w świecie kredytu i łatwego pieniądza. Świat zachodni wszedł to w latach 70. od momentu końca parytetu dolara, prawda? Stany Zjednoczone musiały ratować się przed bankructwem w ten sposób. Dziś tak samo my sami często nie czujemy realnej siły pieniędzy, bo na przykład mamy kredyt, więc nie wiemy, czy jesteśmy tak bogaci, czy tak biedni. Trzeba sobie zrobić jakiś bilans, ile mamy, a ile tak naprawdę tak, musimy oddać. Tak, to nie jest takie tak proste. I kampania wyborcza jest takim momentem, w którym ten bilans na chwilę jest schowany do głębokiej szuflady. Więc ja nieśmiało zauważę, że już przed formalnym początkiem tej kampanii żyjemy w realiach, w której Polska ma budować 4 elektrownie atomowe. A to jest energia bardzo ważna, ale ona jest bardzo droga. Koszty eksploatacji są wysokie, składowanie odpadów, kwestie bezpieczeństwa i tak dalej. Do tego dokonujemy generalnie transformacji energetycznej i ekologicznej. Mamy walczyć z upustynnieniem kraju, no, co staje się powoli bardzo poważnym wyzwaniem. Mamy do tego dziurę demograficzną związaną z rynkiem pracy. Budujemy CPK, bo to jest gigantyczną inwestycją, o ile ona oczywiście per saldo dojdzie, znaczy zostanie sfinalizowana. Dalej, 300-tysięczną armię, czyli większą niż Rosja przed agresją na Ukrainę, pod pewnymi względami. Do tego jeszcze wiele innych publicznych inwestycji, prawda, autostrady, oś północ, południe i tak dalej. No a Pałac Saski to jest taka wisienka na torcie za kilka miliardów, prawda, na tym wszystkim. No trudno to traktować serio. No, oczywiście wiemy, że samo podnoszenie stóp, oszczędność, cięcie budżetu to nie jest metoda ratowania się przed kryzysem. No, Unia Europejska zapłaciła straszną cenę za próbę utrzymania tego typu polityki dekadę temu, ale to nie znaczy, że bezkresne inwestycje publiczne nie będą miały długofalowych skutków, zwłaszcza przy niekorzystnych tendencjach rozwojowych dla nas w skali globalnej, gdzie tego typu kraje jak my mają się po prostu źle, bo są za małe na czasy globalizacji, a nie mogą być rajami podatkowymi, prawda, jak nie wiem, państwa nadbałtyckie na swój sposób. Przy problemach rynku pracy. Prawda? Więc w zapowiedziach każdej partii można odnaleźć rzeczy, przy których należy postawić bardzo duży znak zapytania. Mhm. Jeśli chodzi o pieniądze, tak? Tak, jeśli chodzi o skalę zapowiedzi, czy to inwestycji, czy to wydatków socjalnych. Ja pamiętam w tych wcześniejszych kampaniach, jak zdarzało mi się to analizować, to czegoś tam nie zapytano. Astrobazy na przykład chyba w każdej gminie, jakieś lodowiska chyba, żeby tam... Ale w ogóle jakieś... Wszystko są w stanie obiecać. Tak, tak, tak. Natomiast oczywiście polski wyborca jest trochę znieczulony na nowe obietnice. No to nie jest czas, w którym można było wygrać wybory, mówiąc o 100 milionach dla każdego, czy obiecując mieszkania dla młodych. Bo my wiemy, że oni tylko tak gadają. Tak, więc tylko to, co odwołuje się do twardych, realnych interesów dużych grup społecznych, ma nośność i to też nośność ograniczoną. Myślę, że ten wiek emerytalny to była taka ostatnia wielka kwestia, no którą można było wygrać wybory. Teraz trzeba znaleźć różne grupy i im obiecywać, zapowiadać dosypywanie i tak dalej. Zresztą, i kto to robi najskuteczniej? Gdzie pan to widzi przede wszystkim? Rozumiem, że takiej wielkiej kwestii nie ma w tej chwili, takiej jaką była kwestia wieku emerytalnego. Bardzo tak? Wyraźnie Prawo i Sprawiedliwość od dłuższego czasu do tego się przygotowywało. Często dzisiaj na Zachodzie wylicza się na przykład konsekwencje inwestycji publicznych. To znaczy jakaś partia rządzi i inwestuje gdzieś. I patrzy, jak to się przekłada na zmiany poparcia wyborczego. Nie jest przypadkiem, że wiele inwestycji pod egidą obecnie rządzących to inwestycje w miejscach, które są miejscami wahającymi się. To nie są przypadkowe punkty. Tak? Na przykład fragment autostrady idącej przez Kaszuby. Prawda? Kaszuby są jednym z nielicznych terenów, gdzie PiS walczy o wyborcę z Platformą. Czy też analogicznie pamiętam inwestycje z Mieszkania Plus, na przykład w Białej Podlaskiej, która też, o ile okolica jest raczej prawicowa, to samo miasto jest mocno podzielone, czy analogicznie w Jarocinie, prawda, ta wschodnia część Wielkopolski, dawne Kaliskie też jest takim terenem. Chodzi o to, żeby tą inwestycją publiczną tego zastanawiającego się wyborcę przeciągnąć na swoją stronę. Tak, tak, znaczy często nie ma sensu inwestowanie tam, gdzie wygramy na pewno, prawda, ani tam, gdzie przewaga drugiej strony jest gigantyczna. Więc tego typu wymiary profesjonalnej polityki będą u nas widoczne. Powiedziałbym, że PiS jest w trochę prostszej sytuacji, dlatego że
prócz swoich tradycyjnie prawicowych wyborców, motywowanych bardziej kwestiami kultury niż gospodarki, tych, których przyciągnął, którzy dali mu olbrzymie zwycięstwo w 2019 roku, to byli wyborcy motywowani głównie kwestiami polityki społecznej, polityki gospodarczej, myślący bardziej egalitarnie o życiu społecznym. I to jest typ wyborcy często bardzo nieufny. On musi otrzymać bardzo wyraźny sygnał związany z jego interesami. PiS zresztą w wyrafinowany sposób odnalazł różnego rodzaju małe grupy. Interesów i tak, te interesy tak, stara się zaspokajać. Tak. Tyle tylko, że dziś dzieje się to na niższym poziomie poparcia. No i oczywiście tendencja demograficzna dla PiSu była niekorzystna. Na to wszystko nałożyły się problemy społeczno-ekonomiczne, też odstraszające część potencjalnych zwolenników. Sytuacja opozycji, poczynając od Platformy, jest dużo bardziej złożona, ponieważ ten elektorat jest skomplikowany. Oczywiście jego jakby trzon stanowią mityczni wielkomiejscy wyborcy, prawda, z względnie zasobnym portfelem, wysokim cenzusem wykształcenia, no, ale oni nigdy nie są większością w społeczeństwie. Wyborcy opozycji to także wyborcy niektórych na przykład obszarów wiejskich, także popegeerowskich na ziemiach odzyskanych. To mniejszości wyznaniowe, a protestanci prawosławni, a prawosławni stanowią jedną z mniej zamożnych grup w Polsce, zresztą depopulującą się niestety dosyć szybko. To także gdzieś tam jeszcze pozostałości wyborców PSL-u. To także młodzież, która nie orientuje się na interesy ekonomiczne, a bardziej na kwestie, nazwijmy to tak, wolności indywidualnej. To także z jednej strony, no właśnie, wyborcy na Kaszubach o różnym poziomie zamożności, a z drugiej strony no, najlepsze wyniki Platforma często uzyskiwała w Trójmieście, ale z drugiej strony na przykład uzyskiwała także na mało zamożnej Opolszczyźnie. Mhm. No i tutaj łatwiej jest trafić komunikatem bardziej przeciw. No. Warto tym niemniej dodać, a propos tych obietnic, że przywykliśmy przez ostatnie kilkanaście miesięcy do tego, że niekorzystne tendencje są normą. Staliśmy się bardziej liberalni w podejściu do gospodarki, co jest niekorzystne dla PiSu. Na część wyborców PiSu patrzy mniej solidarnie, a bardziej partykularnie. Bardziej martwimy się o siebie, niż jesteśmy skłonni ponosić ciężary publiczne. Myślę, że to jest jedną z kanw utraty przez PiS tak wyraźnej przewagi, jaką miał nad opozycją, to trochę sprzyja per saldo opozycji. Ale gdzie ci ludzie przepływają? Oni przepływają właśnie z PiS-u w stronę opozycji, czy może w stronę Konfederacji, która o gospodarce zawsze mówiła dużo i do tej gospodarki podchodzi liberalnie? Nie, myślę, że po pierwsze rozczarowani wyborcy PiS-u po prostu nie idą na wybory. A deklaracje frekwencji wyborczej w najważniejszych sondażach od kilkudziesięciu miesięcy pokazują niższą frekwencję, aniżeli to miało miejsce ostatnio. Konfederacja przede wszystkim przyciągała libertariańsko zorientowaną młodzież, prawda, która socjalizowana już w Polsce po roku 1989 uważała, że jeśli coś jest z kapitalizmem nie tak, to znaczy, że trzeba więcej kapitalizmu, a jeszcze więcej rynku i tak dalej, że płacenie składek na ZUS, prawda, to jest wyzysk człowieka przez człowieka, a nie pieniądze dla własnej babci i dziadka, prawda, żeby dostali emeryturę. Był taki moment wiosną i wczesnym latem tego roku, kiedy Konfederacja stała się czymś więcej niż tylko no właśnie takim luźnym amalgamatem libertariańsko zorientowanej młodzieży i niedobitków ultraprawicowych subkultur. Stała się trochę partią protestu, tak w kwestiach ekonomicznych, jak i partią protestu na kanwie stosunków polsko-ukraińskich, tak w wymiarze państwowym, jak i trochę jakby z apogeum, prawda, migracji z Ukrainy, utrwaleniem się tego zjawiska, gdzie wszystkie pozostałe formacje mówiły tym samym językiem. Nie różniły się w ogóle między sobą. Konfederacja, używając innego języka. Jako jedyna. Tak. Jako jedyna, jeśli ktoś był przeciw temu, miał wątpliwości, to Konfederacja. Wskazać, tak. Konfederacja, a wtedy na ten czas przypadł i kryzys zbożowy, prawda? No oraz kwestia Wołynia, prawda? I się okazało, że po stronie ukraińskiej nie ma absolutnie żadnej woli odejścia od narracji gloryfikującej UPA i hitlerowskich kolaborantów. I na tym Konfederacja pnęła. Z różnych powodów w czasie wakacji. No właśnie.
właśnie. Te tematy trochę zeszły za gęby. Czyli już nie jest tak bardzo partią protestu w tej chwili? W trochę mniejszym stopniu. No poza tym jest jedno bardzo ciekawe zjawisko, na które moim zdaniem za rzadko zwracamy uwagę. To po raz pierwszy Konfederacja została zaatakowana w sierpniu i wrześniu tego roku przez dwóch głównych graczy polskiej polityki. Oni oszczędzali przez długi czas tę formację. Dlatego chodzi, że przed drugą turą wyborów prezydenckich ostatnich oba sztaby puszczały oko w stronę wyborców Konfederacji. No i teraz te dwie główne formacje i jakby krąg publicystów z nimi związanych i tak dalej, no powiedział takie, sprawdzam Konfederacji. No i okazało się, prawda, że za szybko Konfederacja chowała Janusza Korwin-Mikkego i Grzegorza Brauna, bo teraz trzeba ich wyciągać pospiesznie z lamusa dziejów, dlatego że partia zagrożona musi uskrajnić przekaz i ratować się najwierniejszymi z wiernych, więc takimi wyborcami, którzy głosują na Konfederację jako partię, która jest po prostu przeciw. Ale to nie jest tak, że jednak mimo wszystko jedna i druga strona trochę puszcza do nich oko z myślą o tym, co może być po wyborach. No bo słyszeliśmy o tym, że mówi się o tym powszechnie, że Prawo i Sprawiedliwość będzie próbowało robić rząd z Konfederacją, ale i były takie komentarze, że i Koalicja Obywatelska wcale się nie obraża na Konfederację i kto wie, czy nie będzie próbowała czegoś z Konfederacją po wyborach robić, żeby jednak utworzyć rząd. To jakby dwa poziomy refleksji. Ja nie wątpię, że w tle polskiej polityki odbywają się rozmowy przypominające z filmu Ojciec Chrzestny, dialog Haymana Roffa i Michaela Corleone. Natomiast na zewnątrz wyborcy poszczególnych partii paradoksalnie nie oczekują sojuszu z Konfederacją, a najmniej wyborcy Konfederacji oczekują sojuszu z kimkolwiek, już na pewno nie z PiS-em. Więc co innego widzimy, co innego tak naprawdę dzieje się zapewne w tle polskiej polityki, gdzie nie wątpię, że poważne pieniądze są na stole i nie jeden tort, tak jak wówczas z Kubą przez amerykańskich mafiozów, prawda, krojony jest też tam, zwłaszcza, że Konfederacja jest bardzo niespójna wewnętrznie. Więc warto dodać też do tego jeden czynnik relatywizujący. Mianowicie są tacy politycy także w Konfederacji, którzy muszą jak najszybciej wejść do dużej polityki, ponieważ choćby jakby wiek, w którym są, prawda, czy ich możliwości funkcjonowania zawodowego w polityce wyczerpują się. Kto? Nie chcę wymieniać nazwisk, można zweryfikować różne biografie i pewnie będzie to łatwe do dostrzeżenia. Którzy zapewne będą bardziej elastyczni, chętni do przyjęcia. No bo jak nie teraz, to czas nas kończy, tak? Ale z drugiej strony zapominamy o kalendarzu polskiej polityki. Za chwilę będą wybory samorządowe. Konfederacja, której wyborcy nie chcą sojuszu z socjalistami z PiS-u i socjalistami z Platformy, używając języka, który niegdyś Janusz Korwin-Mikke wykorzystywał. Jeśli Konfederacja nie przetrwa wyborów samorządowych, to nie przetrwa w ogóle. Tak jak nie przetrwa ruch Palikota, jak nie przetrwał ruch Kukiza. Mhm. Do tych wyborów Konfederacja będzie musiała przystąpić z potężnymi zasobami organizacyjnymi. Jeśli wejdzie w sojusz z PiS-em, straci większość swoich wyborców. Jeśli będzie po cichu popierać Platformę, straty też będą jak duże. Trudno w tym momencie byłoby zanalizować. Natomiast z całą pewnością będzie musiała orientować się na tego, kto daje jej dostęp do zasobów finansowych publicznych oraz dostęp do mediów. Zarówno publicznych, jak i tej sfery prywatnej, które no, mają jakieś tam poglądy bardziej wyraźne. A po wyborach samorządowych będą wybory w Stanach Zjednoczonych, które no nie muszę dodawać, że na kraj najbardziej obok Albanii proamerykański w Europie no muszą mieć wpływ. A z oczywistych powodów, prawda? Dlatego, że no jesteśmy sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, że zamówienia zbrojeniowe są gigantyczne i nie sposób będzie z nich zrezygnować, nawet jeśli uznamy, że część jest irracjonalna, ale żarty się kończą w tej materii. I jeśli wrócą Republikanie, szczególnie Donald Trump, to rząd PiS-u z Konfederacją przestaje być rządem egzotycznym, izolowanym w przestrzeni międzynarodowej. Natomiast jeśli zostanie administracja demokratyczna, to rząd
PiS-u z Konfederacją jest jednym z najbardziej izolowanych rządów na świecie. Ależ to się wahadło się bardzo mocno przechyli, w zależności od tego, oczywiście. Co tam się w pierwszej kadencji PiS miał się dużo lepiej w stosunkach międzynarodowych, mimo że relacje z Unią były bardzo, bardzo skomplikowane, ponieważ mógł okcydentalistycznym wyborcom, wyborcy prawicy w Polsce są nie mniej okcydentalistyczni niż wyborcy lewicy i liberalni, proszę bardzo, mamy kordialne relacje z administracją amerykańską. Kiedy są manifestacje antyrządowe w Polsce, do Polski przylatuje jeden z najważniejszych polityków administracji Trumpa, co jest wyraźnym sygnałem, prawda, że stoimy przy tym rządzie. I tego czynnika nie możemy lekceważyć. Prawda? Więc już w tej chwili jakby widać różne symptomy, prawda, wpływu rzeczywistości amerykańskiej. Bardzo to ciekawy wątek. W ogóle nie przybijający się do takiej próby analizowania układanki w perspektywie kilkudziesięciu najbliższych miesięcy. Ale ile Konfederacji pan, panie profesorze, daje procent? Tak jakby miał pan strzelić. To jest, myślę, druga największa zagadka po trzeciej drodze. Ponieważ elektorat Konfederacji jest zdominowany przez najmłodszych. Najmłodszych, którzy się dopiero socjalizują politycznie, dla których akt głosowania, prawda, trochę przypomina, prawda, wieczorne wyjście na osiedle, aniżeli dla starszych wyborców, którzy gdzieś tam w jakichś historycznych, ważnych wyborach uczestniczyli. Jest to partia, gdzie czynnik sytuacyjny będzie odgrywał wielką rolę. Jeśli Konfederacji udałoby się przywrócić aspekt ukraiński w polskiej polityce, choćby gdyby wznowił się problem zbożowy, czy to, co się stało teraz w parlamencie Kanady, prawda, gdzie fetowano ukraińskiego członka SS, to będzie tej partii sprzyjało i myślę, że trzecie miejsce w wyborach, czyli to co najmniej 10%, prawda, byłoby w zasięgu tej formacji. Jeśli tych kontekstów nie uda się przywrócić, myślę, że Konfederacja utrzyma status ostatniego biorącego mandaty w tych wyborach, czyli z wynikiem wyraźnie przekraczającym 5%, ale odległym od 10%. No i to jest konkret. Rozumiem, że na przykład ten tydzień poprzedzający głosowanie będzie ważny. O czym się tam będzie mówiło, co będzie rozgrywane, jakie będą tematy, tak? To będzie. Tak, bardzo. I tutaj w ogóle na ile Konfederacji uda się przebić przez przekaz wielkich. Wszystkim tym czterem podmiotom mniejszym trudno będzie się przebijać przez Koalicję Obywatelską i Zjednoczoną Prawicę, więc losy Konfederacji będą obarczone gigantycznym znakiem zapytania. Zresztą jeśli uważnie się prześledzi różne ruchy podejmowane przez polityków tej partii, to widać, że oni zaczęli zdawać sobie sprawę, że niekoniecznie powtórzy się ten jakby triumfalny marsz wiosny tego roku. A w istocie warto się nad tym zastanawiać, dlatego że od miejsca, które zajmie Konfederacja, może zależeć większość w przyszłym Sejmie, to znaczy Konfederacja na ostatnim biorącym miejscu prawdopodobnie oznaczać będzie większość dla obecnej opozycji. Konfederacja na trzecim miejscu uniemożliwiać będzie samodzielną większość opozycji. Jeśli nie zajdą jakieś zupełnie nieoczekiwane wydarzenia, na to się nie zanosi tak w tej mieszczańskiej, nadwiślańskiej demokracji, to od tego to właśnie będzie zależeć. Ale bo tak, powiedział pan, że przypominając Korwina, że nie będziemy rządzić ani socjalistami z PiS-u, ani socjalistami z Platformy, no ale z drugiej strony bardzo, to też jest bardzo, bardzo ważne, takie długofalowe spojrzenie właśnie wybory samorządowe, dostęp do zasobów, do telewizji, do uwagi mas, czy do pieniędzy, by te struktury utrzymać. Spółki Skarbu Państwa, potem spółki komunalne. Czy to by mogło oznaczać, że oni będą się starali znaleźć w rządzie, nieważne kto będzie ten rząd budował, żeby mieć... Nie. Znaczy to niekoniecznie musi oznaczać obecność w rządzie. Czasami można być cichym koalicjantem. Polska polityka zna takie historie, gdzie nawet najodleglejsze od siebie partie potrafiły zawrzeć sojusze, na przykład jeśli chodzi o media publiczne. I co ciekawe, źle na tym nie wychodziły, prawda? Wyborca z reguły nie ma jakby możliwości, nawet czasu śledzenia wszystkich decyzji personalnych, prawda, dotyczących tysięcy stanowisk. Więc oczywiście Konfederacja będzie mogła próbować wejść do rządu, ale to będzie dla niej bardzo kłopotliwe przed wyborami samorządowymi, albo będzie mogła próbować wystawić rachunek
bardzo sowity, prawda, na olbrzymie sumy, olbrzymie wpływy, po to, żeby wywalczyć sobie możliwość obecności w przestrzeni publicznej w kontekście wyborów samorządowych, które toczą się z reguły przy niższej frekwencji, kiedy ci młodsi wyborcy niekoniecznie chcą się łatwo stawiać. Się będzie działo. Bardzo ciekawe scenariusze mi się od razu rodzą, panie profesorze, w głowie. Czyli tak, PiS pierwszy, koalicja druga, Konfederacja trzecia, załóżmy. I co, rząd mniejszościowy PiS-u przy bardzo wyraźnym, ale cichym wsparciu Konfederacji bez wchodzenia do rządu, ale... Na przykład? Tak, tak. Oczywiście też i odwrotny scenariusz jest możliwy. Prawda? Że z Platformą. Tak, jeśli na przykład wynik, czy przewaga PiS-u nad Platformą będzie niewielka, no to... A Konfederacja będzie trzecia, pod warunkiem, tak, że trzecia droga też wejdzie? Czy to nie jest aż tak bardzo ważne? Lewica wchodzi. Znaczy nie, jeśli trzecia droga by nie weszła, to nie ma tematu. Sytuacja jest zupełnie jasna. Opozycja nie będzie miała żadnych możliwości przejęcia. Czyli tak, władz. Ale jest pan... No właśnie, może od tego powinienem zacząć właściwie. Jest pan pewien, że PiS będzie największym słupkiem 15 października wieczorem, że wygrają te wybory? Jest to najbardziej realny wariant. I powiem tak, że nową mityczną mijankę raczej nigdy się nie zanosiło od momentu, w którym było jasne, że nie będzie żadnej szerszej koalicji opozycyjnej. Wystarczy sobie policzyć, że koalicja Platformy z Lewicą, czy koalicja Platformy z Ludowcami i Szymonem Hołownią, nawet przy potwierdzonym przez badania założeniu, że niewielka część nie zaakceptuje wyborców takiej koalicji, dawałaby przewagę nad PiS-em. Zwycięstwo w wyborach po prostu. Tak, minimalne, niewielkie, ale dawałoby, co przy podziale mandatów byłoby niezwykle istotne. No dobrze, to teraz może trochę już na chłodno, bo to już te decyzje, że nie idziemy razem, zostały podjęte dość dawno temu. Analizując, co tam zaważyło? Jakieś osobiste ambicje ludzi, liderów, to, że nie idą razem? Znaczy, po pierwsze, pamiętajmy o tym, że interesy wyborców różnych partii też nie zawsze są jednakowe. A choć można mówić o konwergencji większości wyborców opozycji, że oni są do siebie sobie bliscy pod jakimiś tam względami, no ale różne poziomy zróżnicowania występują. Druga rzecz to są interesy wewnątrz poszczególnych partii politycznych. Nie chcę tylko powiedzieć, że partii jako całości, ale... Na przykład na lewicy, obok polityków SLD doświadczonych, którzy współpracują często z Platformą w samorządach, rządzą w różnych miastach, sejmikach i tak dalej, mamy też do czynienia z wieloma politykami, polityczkami, którzy zaczęli swoją polityczną karierę w tym Sejmie i którzy mieli prawo obawiać się startu ze wspólnych list z doświadczonymi politykami Platformy, którzy dysponowaliby na przykład olbrzymią przewagą zasobów finansowych nad nimi. Do tego oczywiście dochodzą też różnice natury ideowej. Więc to jest jakby drugi czynnik. Trzecia rzecz to jest Donald Tusk. Platforma Obywatelska znalazła się w stanie kryzysu w końcówce przywództwa Borysa Budki i z tego kryzysu, w sytuacji, w której istniały inne byty chętne na przejęcie wyborców Platformy, można było wyjść tylko terapią szokową. W danym momencie mógł przeprowadzić tylko Donald Tusk, ponieważ był politykiem, tego wszyscy znają. Zwolennicy, przeciwnicy i tak dalej. No i to było bezalternatywne. I to uratowało Platformę, być może także uratowało szanse opozycji na walkę o zwycięstwo. Zarazem Donald Tusk ze wszystkich polityków Platformy bez wyjątku jest akurat tym, który najmniej nadawał się do roli jednoczyciela opozycji, właśnie dlatego, że jest wyrazisty, powszechnie rozpoznawalny, że rządził długi czas, że liderzy innych formacji opozycyjnych i część wyborców nie chcieliby się podpisywać pod różnymi decyzjami, które tam niegdyś podejmował Donald Tusk jako premier. Prawda? No niemalże grecka tragedia, chciałoby się rzec. Klincz. I to też oczywiście odegrało rolę. Nie jest przypadkiem, że koalicja europejska niegdyś, która nie przyniosła wielkiego sukcesu, choć w liczbach bezwzględnych był to wynik, o którym sama Platforma mogłaby pomarzyć, został zawarty przez ówczesnego lidera Platformy, który był politykiem dużo mniej rozpoznawalnym, mało wyrazistym, łatwiejszym do akceptacji przez zdecydowaną większość liderów partii opozycyjnych. No dobrze, panie profesorze, a czy pan ma jakiś taki swój najbardziej bazowy i prawdopodobny scenariusz
słupków, kolejności, a potem także premiera i rządu? Czy generalnie chyba jeszcze o kilka dni za wcześnie na nakreślenie takich słup, chociaż się dynamika kampanii jest ograniczona, zmiany będą niewielkie, ale ze względu na to, że Konfederacja, Lewica, Trzecia Droga mieszczą się w podobnym przedziale, prawda? Tam różnicowany przez nie więcej niż 4-5%, w tym momencie tego typu scenariusz bardziej byłby rzucaniem kostką do gry, aniżeli poważną analizą, prawda? Sondaże też niekoniecznie są w tej materii zgodne. Zresztą to trudno uchwycić tendencję przy trzech formacjach o podobnym zakresie poparcia. Że większość tych wahań to tak samo wahania 1%. Prawda? Tu już jest zasadnicza zmiana w sondażach. Tak. 1%. Tak, prawda? Tak. Natomiast myślę, że mimo wszystko kilka kart więcej w swojej talii ma opozycja, dlatego że jej elektorat to elektorat, który ponadstandardowo rekrutuje się z grup społecznych chodzących na wybory. Na wybory chodzą z reguły bardziej zadowoleni, zamożniejsi, lepiej wykształceni. To Prawo i Sprawiedliwość, czego zresztą politycy tej partii nie kryją, każda konwencja temu jest w różnym stopniu poświęcona, musi troszczyć się o poziom mobilizacji swoich wyborców. Nie przypadkowo już kilka miesięcy temu Prawo i Sprawiedliwość podjęło kwestię choćby tej jakby gęstości komisji wyborczych, łatwości docierania do nich i tak dalej, wiedząc, że... Każda pomoc się przyda. Tak, w dotarciu do urny. Tak, że to w elektoracie właśnie tej formacji odsetek tego typu potencjalnych zwolenników jest bardzo wysoki. Mhm. No dobrze, czyli skład przyszłego parlamentu będzie taki, że będziemy mieli tam Prawo i Sprawiedliwość, Koalicję Obywatelską, będziemy mieli Lewicę, będziemy mieli Konfederację, ale nie wiemy, czy będziemy mieli Trzecią Drogę. To jest jeszcze znak zapytania. No gdyby nie próg 8%, to byłby to malutki znak zapytania. Mhm. Natomiast w tej sytuacji, no być może była to jakaś makiaweliczna kombinacja obliczona na to, że w ostatniej chwili Platforma nie będzie mogła podjąć ofensywy przeciwko Trzeciej Drodze, no ponieważ nie wejście Trzeciej Drogi byłoby zamyka porażką drogę. Także tak. I Platformy Obywatelskiej, jeśli tak, to wydaje mi się, że Machiavelli przy tym był w istocie mało sobą, tak bym rzekł. Tutaj niepewność będzie jakby towarzyszyła nam, myślę, aż do momentu ogłoszenia wyników, ba nawet po ogłoszeniu wyników. Nie zdziwmy się, że będzie tak jak w starciu Aleksandra Kwaśniewskiego z Lechem Wałęsą, że biorąc pod uwagę to, co mówiono wówczas, no media wyglądały inaczej, prawda, publiczne tylko. Kładliśmy się spać w Polsce Lecha Wałęsy, a wstawaliśmy w Polsce Aleksandra Kwaśniewskiego i to ze sporą przewagą, prawda? Więc u nas może zdarzyć się podobnie. Podobnie, tak. Więc biedni spin doktorzy, nie wiadomo jak wieczory wyborcze ustawię w studiach partyjnych mają się, wyglądać. Tak. No dobrze, to trochę taki festiwal demokracji, takie oczekiwanie. Emocjonowanie się wynikami w tym roku. Choć może to trochę giełdę też przypominać, prawda? Nie to prawda. A kobiety, panie profesorze, czy w tym roku, w tych wyborach kobiety będą odgrywały istotną rolę? Z ust polityków słyszę, że tak, bo są tacy, którzy podkreślają rolę kobiet i podkreślają rolę przeróżnych postulatów do kobiet kierowanych. Wszystko to wynika z głębszego dziedzictwa historycznego dotyczącego krajów katolickich, gdzie emancypacja kobiet przebiegała wolniej z wielu powodów, zarówno ze względu na biedę, jak i ze względu na rolę Kościoła i pewien dystans wobec wyzwolenia kobiet. Paradoksy krajów katolickich, dotyczy to i Francji, Polski, i Austrii, i Hiszpanii, polegały na tym, że to partie lewicowe wywalczały tam powszechne prawa wyborcze także dla kobiet, co nie było regułą w Europie, no, a kobiety w większości głosowały na konserwatywną prawicę i tradycyjnie już w czasie rewolucji francuskiej właśnie z powodu związku z Kościołem kobiety nie dostały pełni praw politycznych.
Ale to się oczywiście zaczęło zmieniać w miarę rozwoju cywilizacyjnego w świecie zachodnim i kolejne fale feminizmu, ale przede wszystkim rozwój państwa opiekuńczego sprzyjał aktywizacji także politycznej kobiet. I Polska trochę przypomina jakby Stany Zjednoczone, to znaczy zaczynaliśmy z tego w latach 90. jakby z tego miejsca, gdzie prawica była trochę bardziej sfeminizowana. SLD cechowała tradycyjna przewaga mężczyzn w elektoracie. Ona nie była wielka, ale trwała. Tak samo było z ludowcami. Tymczasem w ostatnich latach, szczególnie wśród ludzi w młodym i średnim wieku, nastąpiła taka dychotomizacja. To znaczy ku biegunowi liberalno-lewicowemu zaczęło dryfować coraz więcej kobiet w młodym i średnim wieku. Co wiązało się i z całą tendencją cywilizacyjną świata zachodniego, ale także z faktem rządów PiS-u, także z cieniem zakazu aborcji w Polsce, także z całą symboliką towarzyszącą rządom prawicy. Zaś prawica stawała się trochę mniej sfeminizowana, choć tam dalej odsetek kobiet jest poważny. Jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to już na przykład kasus Konfederacji pokazuje coś innego. No i opozycja wyraźnie akcentuje, że z jej badań wynika to, że wśród części kobiet mniej zainteresowanych polityką w młodym i średnim wieku jest jeszcze pewien potencjał mobilizacyjny. Jak sądzę, to jest jedna z przesłanek 1 października. Zostając jeszcze na chwilę, panie profesorze, przy kobietach, rozumie pan te panie, które głosują na Konfederację, w takich akceptując, przyjmując, słysząc spotkanie Stowarzyszenia Patriarchatu na przykład i różne niekorzystne, na pierwszy rzut oka wydawałoby się, pomysły dla kobiet? Powiem tak, że raczej rolą analityków polityki jest szukanie sprzeczności. To, co mnie zaskakuje, to zawsze był, prawda, jakiś odsetek kobiet, który odnajdywał się w takiej ultrakonserwatywnej wizji życia społecznego. Ale to, co zastanawia, to próba pogodzenia przez Konfederację pewnego backgroundu skrajnie prawicowego, ultrakonserwatywnego, z tradycyjnym wzorcem życia społecznego, pewną dozą nacjonalizmu, klerykalizmu i tak dalej, znaczy na prawo od PiS-u, z libertarianizmem ekonomicznym. To kompletnie jakby nie koreluje z poglądami Polaków, także najmłodszych. No i jedną z przyczyn tego, że Konfederacji idzie teraz trochę gorzej, jest coś, co pogrążyło także ruch Palikota czy ruch Kukiza. Wszystko jest ładnie i pięknie dla młodych wyborców, kiedy taka formacja przypomina reklamę proszku do prania. A nowy, lepszy, nieważne w czym, ważne, że nowy, przez to już góruje nad tym, co stare, nudne już takie trochę. Problem zaczyna się wtedy, kiedy wyborcy się przyjrzą. Kiedy przyjrzeli się ruchowi Palikota, to okazało się, że tam nie chodzi tylko o legalizację marihuany, prawda? Co to przyciągało. Tak, co wielu młodych ludzi przyciągało, ale też tam są na przykład politycy o mocno lewicowych poglądach i tak dalej, którzy kompletnie tego libertariańskiego pokolenia byli daleko. Tak w przypadku ruchu Kukiza, prawda, nagle okazało się, że no jak to tam, są coś narodowcy, prawda. Jeśli ktoś się przyjrzał działaniu JOW-ów, no to na poziomie choćby samorządów w Polsce przez jakieś kurioza, prawda, że tam w Kutnie wszyscy radni z tego samego komitetu, na dodatek człowieka, który stoi, prawda, na czele władzy wykonawczej w mieście i tak dalej. No i trochę tak jest z Konfederacją, gdzie istnieje tej wielkiej wewnętrznej sprzeczności, prawda, w tej formacji. Może być dla niej problemem. Tak ja zawsze śmiałem twierdzić, że Janusza Korwin-Mikke tam nie powinno się za głęboko chować, bo on jest mimo wszystko jakimś tam gwarantem, że oni rzeczywiście są luterynkowi. I trochę to tak może być, że kiedy zrobiło się głośno Konfederacji, kiedy przeciwnicy, wielcy przeciwnicy tej formacji wreszcie się nią zainteresowali i zaczęli nagłaśniać, no to nagle zobaczono, że tam nie tylko o wolny rynek
chodzi. Właśnie, że tam jest wielu niedobitków, prawda, dawnego nacjonalizmu, no, niekoniecznie przynoszących sławę uczestnikom subkultur i tak dalej. Zastanawiam się, czy ich właśnie na kanwie tego, co pan powiedział, panie profesorze, ich wielką słabością nie jest to, co w ich oczach jest ich wielką mocą. Oni, mam wrażenie, często podkreślają, że oni są dobrze przygotowani, że oni mają, że oni się orientują w różnych sprawach, że oni mają poglądy na różne kwestie, dobrze przygotowane poglądy, jakoś tam poparte wiedzą, literaturą, no są przygotowani, ale może mają, przecież w Polsce to nie jest tak, że musisz mieć poglądy na wszystko, w tym sensie, że politycy, może wystarczyłoby jedno chwytliwe hasło, może są zbyt dobrze przygotowani, znaczy za dużo chcą powiedzieć. Może gdyby trzymali się kilku podstawowych haseł i byłyby to hasła właśnie wolnorynkowe, to by wystarczyło i przyniosłoby to dużo większy sukces. Znaczy oni zdecydowanie w tą stronę zmierzali, prawda? Te zmiany personalne, eksponowanie polityków młodej i średniej generacji ewidentnie w tę stronę zmierzało. Natomiast no nie sposób byłoby zupełnie wyeliminować, prawda, całą resztę. To jest rzeczywiście Konfederacja, nie tylko z nazwy. Natomiast myślę, nie, że no tak. Tak jak na swoje możliwości, to ta formacja zaszła bardzo, bardzo wysoko. Natomiast przyznam, że patrzyłem z pewną dozą sceptycyzmu na oparcie Konfederacji na wyłącznie na postaci pana Mencena. To jest w ogóle obarczone ryzykiem w polityce. Widzę ruch Ryszarda, no nowoczesna Ryszarda Petru, prawda, w tym momencie została nowoczesną bez Ryszarda Petru. Tak. Czy Solidarna Polska. Ponieważ jeśli by rzeczywiście zredukować te wszystkie inne treści, także te skandalizujące, to w zasadzie byliby tacy liberałowie, prawda, którzy gdzieś tam, nie wiem, prawe skrzydło młodzieżówki, platformy i tak. To po co w polskiej polityce, prawda? Taka, bo już tacy taka są, formacja. Bo jest już. Tak, tak. Dodajmy zresztą w ogóle, że Konfederacja jest pewnego rodzaju fenomenem, który się rozmawia z dziennikarzami czy naukowcami z zachodniej Europy. Oni nie do końca rozumieją. Ponieważ, co to jest? Tak, ponieważ ich skrajna prawica jest inna. Ich skrajna prawica taka była w latach 70. Antyimigrancka i jednocześnie przeciwko państwu opiekuńczemu. Obecnie formacje wyrastające ze skrajnej prawicy, czy to ruch Marine Le Pen, czy niektóre włoskie partie, w zasadzie co najmniej trzy czy cztery partie skrajnej prawicy rządzą w tej chwili Włochami. Prawda? To jest w ogóle jakaś... Znaczy, kto jest premierem Włoch i skąd się wywodzi, to jest wielkie ostrzeżenie dla całej Europy. Ale tam w olbrzymim stopniu nastąpił napływ wyborców mniej zamożnych na kanwie kwestii sprzeciwu wobec napływu migrantów. Przecież migranci na zachodzie osiedlają się głównie w mniej zamożnych dzielnicach, tam gdzie mieszka na przykład tradycyjny elektorat lewicy. Natomiast polska sytuacja, gdzie skrajną prawicą są młodzi ultraliberałowie, jeśli chodzi o wyborców, nie jest się w tym miejscu. Skąd, no, podobnie jest w Czechach, gdzie eklektyczny też trochę ruch, na czele którego, żeby było śmieszniej, stoi Tomi Okamura, prawda? Samo w sobie pokazuje, że czeska polityka, prawda? Ma coś w sobie z dzielnego wojaka Szwejka. Że też właśnie młodzi ludzie o ultraliberalnych poglądach za tym stoją. Pytanie, jak długo środowiska wywodzące się ze skrajnej prawicy będą w stanie obsługiwać tego typu elektorat i jak kolejne roczniki młodych ludzi socjalizowane w innych realiach będą, na ile będą dalej podatne na ultrarynkowy przekaz. Więc politycy Konfederacji dostali olbrzymią szansę od losu, prawda, żeby zagospodarować na piątą formację w naszym systemie partyjnym, ludzi młodych, wierzę w to, że rynek ostatecznie sprawiedliwie rozstrzyga wszystko, a każdy powinien być kowalem swojego losu. Natomiast no, myślę, że te wybory pokażą, czy oni, czy ktoś pojawi się w ich miejscu. Mhm. Spróbujmy wznieść się, panie profesorze, ponad podziały partyjne i spojrzeć na Polskę z takiego trochę wyższego pułapu. 2023 rok. W jakim stanie rząd Zjednoczonej Prawicy zostawia państwo? Pierwsze to musielibyśmy mieć dostęp do wszystkich danych.
Ja myślę, że naturalnym punktem odniesienia jest poprzednia kadencja. Mhm. Myślę, że dzisiaj państwo polskie jest dużo gorszej kadencji niż... Sytuacji, ponieważ finanse głównie? Znaczy po pierwsze oczywiście sytuacja gospodarcza. No, to jest chyba poza jakąkolwiek dyskusją. To pierwsze kilkanaście miesięcy, gdzie się nie wzbogaciliśmy. Od niepamiętnych już lat, kilkunastu lat de facto. Mamy problem demograficzny. Jesteśmy obciążeni zapowiedziami inwestycji publicznych na niewyobrażalną skalę, których po prostu Polska nie będzie w stanie zrealizować. Z części będzie musiała zrezygnować, to będzie bardzo trudne politycznie, o ile w niektórych wypadkach możliwe. Jesteśmy w dużo gorszej sytuacji politycznej w przestrzeni międzynarodowej. Teza rządu prawicy, że dzięki przyłączeniu się do działań na rzecz Ukrainy wzmocnimy naszą pozycję w Europie i w ogóle w przestrzeni globalnej, legła w gruzach. I ponurą puentą jest Władimir Zieleński mówiący publicznie, że trzeba Niemcy uczynić stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. To jest katastrofa polskiej polityki wschodniej. To jest ośmieszenie wszystkich jej założeń. Byli tacy publicyści, co pisali o wspólnym państwie polsko-ukraińskim, prawda? Ukraina nie będzie odbudowywana, ponieważ nikt nie został odbudowany w tym świecie. Jak wygląda dzisiaj Kosowo? Ponad 90% ludzi nie chce tam mieszkać, prawda? Korupcja niewyobrażalna, bieda, narkotyki, handel ludzkimi narządami. Jak wygląda Irak, prawda? Gdzie rząd nie kontroluje efektywnie całości kraju, jest permanentnie niestabilny, a podziały są jakimiś atawistycznymi podziałami wyznaniowymi, prawda, rodem XIX wieku, gdzie czasy Saddama Husajna już niemal jako pluralistyczne, prawda? Na tym, to jak wygląda Libia, gdzie nawet nie ma jednego rządu, prawda? Ukraina oczywiście to będzie stabilniej niż poza Europą, a będzie krajem zdepopulowanym, prawda? A jej problemy będą udzielały się także nam, a my nie będziemy mieli żadnych realnych instrumentów, żeby przeciwdziałać temu, żeby korzystać na tych selektywnych dziedzinach odbudowy tego kraju. Olbrzymia część uchodźców ukraińskich to mogłoby wzmocnić nasz rynek pracy. Prawda? Swoją drogą bardzo ideowi jesteśmy, gdzie tutaj tak, Ukraina to jest nasz strategiczny sojusznik, ale niech jak najwięcej przyjedzie do nas i zostanie, prawda? No, to znaczy, że nie będzie komu tam żyć, pracować i odbudowywać. To jest wielki dylemat, prawda, którego usiłujemy nie przyjąć do w ogóle wiadomości, prawda? Wielu z tych uchodźców będzie, już w tej chwili to się dzieje, prawda? Będą jechać dalej na zachód, prawda? Tam, gdzie są lepiej płatne stanowiska pracy. Nie mamy dalej żadnego modelu polityki migracyjnej. Czy my chcemy integracji, czyli jakby adaptacji z zachowaniem elementów własnej kultury, czy też raczej chcemy asymilacji długofalowej? A? To jest poważny wybór, przed którym stoi każde państwo, które ma migrantów, a problemy będą w naturalny sposób, jak przy każdej migracji, przy tym się pojawiać. Skutki zapaści demograficznej już są widoczne. Ja słyszę o 300-tysięcznej armii w Polsce. No, w Japonii w realiach kryzysu demograficznego zamyka się rocznie paręset szkół. No, kto u nas będzie pracował? No. Więc no, mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość samo uległo logice, którą zwalczało swoich oponentów, znaczy logice krótkiego trwania. No, tak naprawdę liczy się najbliższa kampania wyborcza, prawda? I tyle. Wreszcie także staniemy przed wielkim dylematem, czy uczestniczyć w dalszym pogłębianiu integracji europejskiej. Polska polityka jest podzielona. W tej sprawie rzeczywiście jeszcze dużo głębiej niż w innych. I też prostej odpowiedzi nie ma. Wreszcie, co my zrobimy w sytuacji zapaści niemieckiej gospodarki? No? Cieszymy się ze względów politycznych z ograniczenia obecności rosyjskich surowców na rynkach europejskich. No to zupełnie jasne, dlaczego takie jest nasze nastawienie, prawda? Historycznie i jeśli chodzi o ostatnie półtora roku. No to oznacza także problemy gospodarki polskiej per saldo. A jak to rozwiązać? Żadnej realnej wypowiedzi nie mam. Po prostu możemy kupować gdzie indziej droższe surowce i to robimy. Natomiast no to oznacza jakby mniejszą konkurencyjność na rynkach
na rynkach światowych. Co zrobimy z konfliktem chińsko-amerykańskim, prawda? On oczywiście w czasie rządów demokratów, on mimo wszystko jest na trochę niższym poziomie, jeśli republikanie wrócą, to będzie się działo w tej materii. My, tak jak Chiny, korzystamy na globalizacji, otwartości, prawda? I tak dalej. Jednocześnie politycznie jesteśmy blisko, prawda, Stanów Zjednoczonych, które chciałyby troszeczkę ograniczyć globalizację w niektórych aspektach, bo przestały na niej wygrywać. Ja, jakby tu brakuje mi jasnych odpowiedzi, prognoz i tak dalej. To w połączeniu z problemami ekonomicznymi, problemami demograficznymi. Okazuje się, że tak naprawdę jedyne, co możemy być spokojni, to nasz system partyjny. Dalej będą ci sami, prawda? Przynajmniej nie, być może nie czeka nas taka destabilizacja, jak wiele innych państw europejskich. Panie profesorze, naszkicował pan taką bardzo ponurą mapę z prognozą pogody. Nad różnymi dziedzinami naszego wspólnego życia zbierają się takie ciemne, deszczowe, burzowe właściwie chmury. To jest tak, że nikt w rządzie Zjednoczonej Prawicy nie ma pomysłu, czy w ogóle pan nie widzi pomysłu na to, jak te problemy rozwiązać? Także generalnie eksperci wokół głównych partii politycznych z całą pewnością widzą większość tych problemów, to one są jakby diagnozowane, często na poziomie prognoz naukowych. Natomiast problem współczesnego świata, w tym także Polski, polega na doraźności. Polityka upodobniła się do gospodarki, która zmieniła się w latach 70. No, nikt nie patrzy dzisiaj w wielkich firmach długoterminowo. Menedżer jest rozliczany tak naprawdę z pierwszego okresu bilansowego, może stracić szansę. Nikt nie patrzy na to, co będzie za 10, czy 20, czy 30 lat. No. Chociaż są kraje, gdzie do dziś ministerstwa planowania istnieją. I temu uległa polityka. Szef partii musi wygrać najbliższą kampanię, jak nie, to do widzenia. A przyjdzie kolejny czarujący widzów, prawda, polityk. No i to jest swego rodzaju błędne koło. A stąd nie wątpię, że są różne cząstkowe, zwłaszcza recepty. Z drugiej strony no, widać także w skali globalnej, że to jest tak naprawdę dodrukowywanie pieniędzy, żeby to wszystko się nie zawaliło. Prawda? Bo to nie będzie pięknie i wspaniale, jak wszystko się zawali, prawda? Że nagle powstanie nowy, wspaniały świat na gruzach. Nie, będą to gigantyczne perturbacje. Prawda? Sami nie zdajemy sobie sprawy z tego, co mogłoby oznaczać, że tak powiem, zakrztuszenie się chińskiej gospodarki dla całego świata. Już w polskim przemyśle na przykład problemy Niemiec są widoczne. Więc myślę, że z całą pewnością coś, co powinniśmy mieć, to są stabilne instytucje, które pozwolą w czasach kryzysu realnie moderować. Brakuje też w Polsce jakby takiej szerszej reprezentacji grup interesów. Staliśmy się społeczeństwem konsumpcyjnym. Każdy z nas patrzy na rzeczywistość głównie przez pryzmat własnej kieszeni. Nikt z nas nie myśli o tym, że jest na co dzień nauczycielem, robotnikiem, wojskowym czy nawet studentem, tylko patrzy przez pryzmat tego, ile mam w kieszeni, ile mogę dzięki karcie, czyli też jakby, prawda, rzeczywistości kredytowej, tak, nabyć, bo to stabilizuje sytuację. Między innymi Niemcy zawdzięczały swój dobrobyt temu, że potrafiły uregulować interesy zbiorowe. Tak samo państwa nordyckie, prawda, które też gdzieś tam przez tą globalizację przemykają, nie bez strat, ale trudno zaprzeczyć temu, że rozwinęły się nawet teraz, prawda, choć wiele tendencji dla tego typu krajów było niekorzystnych. Tam też poziom uzwiązkowienia jest bardzo wysoki. Tam jest bardzo trudno wywołać strajk, bo trzeba przejść różne procedury negocjacyjne i tak dalej, a mam wrażenie, że u nas jest to absolutnie zaniedbane, a że będzie trzęsło, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Panie profesorze, czy pan ze strachem, z obawą spogląda na te drukarki drukujące w bankach centralnych pieniądze, pewnie w stronę Amerykańskiej Rezerwy Federalnej najbardziej, w stronę Fedu? To jest coś takiego, co pana niepokoi? Bo mam wrażenie, że pan do tego wątku wraca i mówi o tym życiu na kredyt. Jakby coś takiego, jakby taki topór, który nad nami wisiał, w którymś momencie trzeba będzie wyłączyć drukarkę, czy można drukować w nieskończoność? No powiem tak, problem polega na tym, że sobie do końca z tego wszystkiego nie zdajemy sprawy. To nie jest tak, jak pamiętają najstarsze pokolenia, prawda? Że
nawet niewielki dług relatywnie, nie wiem, doby Gierkowskiej, prawda, był gigantycznym obciążeniem dla polskiej gospodarki. Dziś można mieć wielokrotnie wyższy. Wtedy ten dług szedł na wielkie inwestycje publiczne, udane, czasami mniej udane, czasami zupełnie nieudane, ale przynajmniej wiadomo na co. W tej chwili nawet nie wiemy do końca, na co to wszystko idzie. Nie, oczywiście ja patrzę z radością na drukowanie, ponieważ, prawda, gdyby nie to, to nasz los byłby bardzo, bardzo marny, jak los Grecji niegdyś. Która nie mogła drukować, bo była w strefie euro, ale w końcu i strefa euro musiała zacząć to robić. KPO też jest formą tego typu ratowania gospodarki. Nie, w oczywisty sposób będzie mieli do czynienia z wypuszczaniem nieco powietrza, prawda, z tego balonu, ograniczeniem w czasach koniunktury gospodarczej takiego drukowania. Skądinąd w Polsce czeka nas też dyskusja na temat wejścia do strefy euro, bo to rzeczywiście realnie dzieli polityków, realnie dzieli społeczeństwo. Mm-hmm. Ale pan wie jeszcze jakieś załamanie takiego ogólnoświatowego ładu gospodarczego? Załamanie jest nieuniknione, natomiast oczywiście pytanie o formę. Na ile będzie to kontrolowane względnie załamanie, prawda, które kosztem iluś ofiar ekonomicznych pozwoli jakby wrócić do jakiejś chwiejnej równowagi za jakiś czas. My w Polsce sobie nie do końca zdajemy sprawę ze skali tego, co się stało w świecie zachodnim w latach 2008-2009, kiedy nacjonalizowano całe wielkie fabryki. I rozumiem, że wypadkową tego, jak sobie poradzimy z kryzysem, będzie owa moc instytucji. Znaczy, bez tych instytucji na pewno sobie nie poradzimy. To rozchwieje w ogóle państwo. Tak, wystarczy sobie spojrzeć na Włochy czasów COVID-u, a że były takie momenty, że państwo włoskie sobie nie radziło. Ono ma specyficzną historię, prawda? To jest państwo per saldo bardzo, bardzo młode, o bardzo silnej, lokalnej tożsamości, gigantycznych, no, powszechnie znanych różnicach. No i nieprzypadkowa jest totalna destrukcja systemu partyjnego Włoch i wejście nowych, no nie wiem, czy dużo bardziej odpowiedzialnych i poważnych firm do systemu partyjnego niż te, które wcześniej dominowały. Choć, że czasy rządów mafii we Włoszech były najbardziej udanymi dla gospodarki tego kraju w dziejach, to powojenne półwiecze, prawda? Więc oczywiście, że się obawiam, zwłaszcza, że kraj o potencjale Polski będzie miał bardzo ograniczone możliwości reagowania na takie zjawiska. Będzie mógł tylko być reaktywny względem większych od siebie. Jeśli coś się rządowi prawicy nie udało, to, że nie znalazł żadnych poważnych partnerów międzynarodowych, którzy na przykład wzmacnialiby pozycję Polski w Unii. Wydawało się, że Grupa Wyszehradzka taką będzie, no ale okazało się, że polska polityka wobec Rosji idzie w innym kierunku niż węgierska. No a także na Słowacji. Poglądy społeczeństwa, poglądy obecnej koalicji rządzącej to nie jest to samo. No, w Czechach też rząd jest bardzo, bardzo w istocie niepewny swojej przyszłości. No a tak jesteśmy trochę poza wielkimi grami, no bo o Trójmorzu znam lepsze dowcipy na temat stosunków międzynarodowych. Nie wiem, kto miałby być siłą tego Trójmorza. To są praktycznie same depopulujące się kraje. Bułgaria, Rumunia, prawda? Nie, Litwa ma być siłą napędową tego wszystkiego, o czym my w ogóle mówimy. Ale postawiliśmy na Biały Dom, na Waszyngton. I teraz pytanie, czy tutaj mamy jakiś taki, czy z tej strony możemy liczyć na jakiś taki impuls, na przykład gospodarczy? No, słyszymy o tych różnych inwestycjach wielkich graczy, wielkich firm, które inwestują tutaj miliardy dolarów. Czy to może być takie źródło napędu także gospodarczego dla nas? Nie, w oczywisty sposób nie. Stany Zjednoczone mało kogo tak traktowały w historii. Zresztą też na przykład południowo-koreańska droga do dobrobytu była. No właśnie. To, co się działo w Korei Południowej do czasu rządów generała Parka, z całą pewnością wzorem do naśladowania, jest to kraj biedny, niestabilny, z krwawotłumionymi buntami wielu grup społecznych, no a później rozkwit w czasie dyktatury. No i to nie była do końca przyjemna dyktatura. To, czego my doświadczyliśmy po wojnie, prawda, to było jednak lżejszej wagi niż to, co się działo w Korei Południowej. A kiedy Korea Południowa stała się poważnym graczem, no to otrzymała olbrzymi cios ze strony rynków amerykańskich, prawda? Któż grał na to, żeby te słynne czebole koreańskie
osłabić, prawda? Każdy kraj, w tym Stany Zjednoczone, przede wszystkim musi dbać o swój własny interes i Stany Zjednoczone mogą być istotnym komponentem polskiej gospodarki, ale wystarczy sobie spojrzeć, którym inwestorem w Polsce, zwłaszcza w horyzoncie czasowym kilkunastoletnim są. No nie są jednym z głównych graczy i nie będą, bo nie mają w tym interesu, mają interes w związku politycznym czy sojuszniczym, militarnym z Polską, ale do ekonomicznego jeszcze jest bardzo, bardzo daleko. To geografia no wciąż odgrywa jednak pewną rolę, nawet w zglobalizowanym świecie. Daleko. Możemy po prostu być trochę lepiej traktowani na rynkach finansowych, prawda, gdzie Stany Zjednoczone są, czy kapitał amerykański jest absolutnie głównym graczem, ale zbyt wiele więcej bym się po tym nie spodziewał. Naszą naturalną jakby przestrzenią ekonomiczną jest przestrzeń unijna, prawda, ostatnie lata. No. Bardzo zyskaliśmy na tym. Oczywiście petryfikując nie do rozwój naszej gospodarki, no ale przynajmniej mieliśmy z czego i to nie najgorzej żyć, prawda? I stąd niektóre z tych dylematów sprawiają wrażenie wręcz nierozstrzygalnych do końca i polscy politycy są skazani na balansowanie. I sztuka tego balansowania pomiędzy Waszyngtonem, Brukselą, Berlinem, Pekinem i być może kimś jeszcze, prawda? Jeszcze innymi graczami, prawda? Jak Indie, które wyprzedziły w poziomie PKB Wielką Brytanię, co samo w sobie jest symboliczne, nie tylko ze względu na osobę premiera Wielkiej Brytanii. Tak. Być może pierwszą lekcją w ogóle, jaką powinniśmy wyciągnąć z tego, co się dzieje w świecie, jest to, że żyjemy w świecie zglobalizowanym i musimy o tym pamiętać. Ale mam wrażenie, że w Polsce nikt nie balansuje już od dobrych kilku lat, że jakby jest jednoznaczny przechył. Nie ma próby utrzymania takiego... Bo jesteśmy bardzo słabi. Prawda? Viktor Orban, no, który jest bardzo kontrowersyjnym politykiem i wiele aspektów jego wewnętrznych działań jest niemożliwych do akceptacji. Manipulowanie okręgami wyborczymi, prawda, stosunek do mediów i tak dalej. Ale trudno mu odmówić diabolicznej skuteczności w przestrzeni międzynarodowej. Prawda? Małe Węgry w wielu aspektach prowadzą politykę zupełnie idącą wbrew różnym ich wielkim partnerom. W niektórych sprawach wbrew Stanom Zjednoczonym, w niektórych wbrew Berlinowi, prawda? W niektórych wbrew Moskwie, z którą też mają jakby ekonomicznie poważne więzy. To znaczy, że można nawet mając bardzo skromny potencjał, prawda, skromniejszy niż Polska, próbować w ogóle cokolwiek robić. A tu zgadzam się oczywiście, że polskie pokolenia, które naoglądały się westernów, porucznika Kodżaka i tak dalej, dalej postrzegają współczesny świat jak ten z lat 70. i 80., prawda? Tu jest Breżniew czy Andropow, tu jest Reagan, świat jest prosty. Czarno-biały. Tak, czarno-biały. Tymczasem, no, jakbym to powiedzieć, udział Chin w światowej gospodarce dziś jest większy niż był Związku Radzieckiego, a Związku Radzieckiego był potężny, był drugi na świecie po Stanach Zjednoczonych. Mm. Ale to jest kwestia tego, a propos ludzi, którzy się naoglądali. Jarosław Kaczyński kiedyś powiedział, że on uwielbia rodeo, uwielbia oglądać rodeo. Brakuje Kaczyńskiemu talentu Orbana? To jest kwestia talentu konkretnej osoby, konkretnego polityka, wizjonerstwa, jakiejś takiej charyzmy, czy czego właściwie? Oczywiście można się zastanawiać, na ile politycy zawsze są niewolnikami własnej przeszłości, prawda? I schematów, modeli. Każdemu z nas się to zdarza. Druga rzecz, warto zwrócić uwagę na kontekst wewnętrzny, to znaczy Viktor Orban był bardziej Donaldem Tuskiem niż Jarosławem Kaczyńskim. Był politykiem liberalnym. Jego partia zaczynała od poparcia ze strony klas średnich i wyższych na Węgrzech, zamożnej Budy, bogatszych części Pesztu, zamożniejszych zachodnich Węgier i dopiero potem zaczęła schodzić w dół struktury społecznej. W Polsce z prawicą jest odwrotnie. Z wielu powodów, które pośrednio się pojawiały w naszej rozmowie, PiS sam utyskuje na to, że nie ma dostępu na przykład do elit naukowych, artystycznych i tak dalej, że jest skazany tylko na niewielkie nisze, blisko ideologicznie z nim związane. To bardzo osłabia, jeśli chodzi o możliwość oddziaływania w życiu publicznym. Znaczy, polska prawica w dotychczasowym kształcie funkcjonować nie będzie mogła, jeśli będzie chciała cokolwiek w świecie znaczyć. Będzie musiała przejść taką drogę, jaką przechodziły powojenne chadecje w świecie zachodnim. To zresztą były taką formą ucieczki od prawicowości skompromitowanej faszyzmem w świecie zachodnim. Więc no, jest jedna rzecz, która łączy obecną administrację amerykańską z Prawem i Sprawiedliwością. To jest asertywny stosunek do Rosji. W Stanach Zjednoczonych to demokraci są partią życzliwie patrzącą na Chiny, mniej życzliwie na Rosję. Tak jest od paru 10 lat. Republikanie odwrotnie, ze względu na interesy lobby naftowego, prawda? Te proporcje są zupełnie odwrotne. No, ja z rozbawieniem czekam na realizację w instytucjach publicznych w Polsce, w tym wojsku,
agendy związanej z obecną administracją w Stanach Zjednoczonych, związane z równouprawnieniem, LGBT i tak dalej, prawda? To będzie najciekawsze, co nas może spotkać w najbliższych latach, jeśli PiS utrzymałby się u władzy. Analizowaliśmy to, co się działo w ostatnim czasie, w jakim stanie mamy państwo po 8 latach rządu Prawa i Sprawiedliwości. Czy ma pan takie wrażenie, że... bo trochę odniosłem takie wrażenie, czy dobre, że pojawiła się jakaś taka dziejowa, w absolutnie tragicznych okolicznościach, dziejowa okazja dla Polski, by się pokazać z dobrej strony. Czy ma pan takie wrażenie, może jakiś żal nawet, rodzaj smutku, zaprzepaszczonej szansy, dziejowej okazji w kontekście tego, co się wydarzyło oczywiście za naszą wschodnią granicą, niewykorzystanej właśnie okazji, niewykorzystanej szansy. No byliśmy nazywani w którymś momencie humanitarnym mocarstwem. O tym mówił. Co to znaczy? No, ale tak mówił Mark Brzeziński, prawda? Mówił tak Joe Biden. No, gdzieś był jakiś taki potencjał, przynajmniej dobra prasa Polski na arenie międzynarodowej. Straciliśmy okazję? Znaczy, generalnie ja bym zwrócił uwagę na to, że od 1945 roku żyjemy w absolutnie przeszczęśliwych czasach. To jest jedyny okres w dziejach państwowości Polski, gdy nie toczyliśmy żadnych wojen. Nikt nie kwestionował na serio naszych granic. To się nie zdarzało wcześniej, kiedy istniało państwo polskie, nasz, nie wiem, rozwój demograficzny, prawda, jest absolutnie niesamowity, a granice, jakie mamy, prawda, to każdy taki, wszystko mamy, morze, góry, prawda, rzeki, surowce i tak dalej. Nie sądzę, żebyśmy stracili jakąś wielką szansę związaną z Ukrainą. Od początku było jasne, że na liście ofiar tej wojny, oczywiście nieszczęsnej Ukrainy, będzie Polska na jednym z naczelnych miejsc, prawda? Że ten świat, w którym się zaadoptowaliśmy, czerpaliśmy korzyści, mniejsze czy większe, można dyskutować, czy wszystkie możliwe, czy nie, ale czerpaliśmy, zacznie zmierzchać. Prawda? Że wszelka destabilizacja obecnej Europy uderzy także w Polskę. Prawda? Że problemy naszego południowo-wschodniego sąsiada uderzą także pośrednio w nas, że te zmiany na rynkach surowcowych będą uderzały w tych, których akurat takich surowców nie mają, prawda? Jak ropa, gaz w odpowiednich ilościach i tak dalej. Więc nie staliśmy przed żadną szansą, staliśmy jedynie przed możliwością ograniczania strat. I warto zwrócić uwagę, że wiele innych państw, nie tylko rzeczone Węgry, ale też i Niemcy, same Stany Zjednoczone, ci wszyscy, którzy w mniejszym bądź większym stopniu wsparli Ukrainę, prowadzili jakąś politykę wobec tego kraju. No. Czegoś oczekiwali w zamian. A u nas, no, wystarczy nas poklepać po plecach, prawda? Sfotografować z zachodnim politykiem. Jesteśmy najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. I prawda? Budujemy forty Trump. Tak, Fort Trump, tak, prawda? Ciekawe, gdzie on jest, prawda, dzisiaj. No i to było najzwyczajniej w świecie niepoważne. I jak można było nie zauważyć, że struktura produkcji rolnej w Polsce i na Ukrainie pokrywa się? Od 1945 roku to było jasne, prawda? Więc dlaczego w zeszłym roku nie myślano w ogóle na ten temat? Analogicznie z rynkiem transportowym. Tydzień przed wojną Ukraina wyrusza przeciwko Unii, de facto przeciwko Polsce, do sądów arbitrażowych w związku z dopuszczaniem ukraińskich przewoźników na europejskie rynki. Co też jest jakby było lekcją realpolitik, którą ukraińskie elity udzieliły Polsce. A my nic, prawda? Już nie mówię o polityce historycznej, no bo tutaj jakby Prawo i Sprawiedliwość samo się zapętliło. No. Więc no, tak wygląda twarda polityka, walka o swoje interesy i tak dalej, którą wszyscy prowadzą, nawet ci, którzy wyznają liberalny paradygmat stosunków międzynarodowych, gdzie prawo międzynarodowe, instytucje międzynarodowe, dialog pomiędzy społeczeństwami, a nie tylko międzypaństwowy i tak dalej. Nawet oni uprawiają taką politykę, no tylko no, my jesteśmy jak ta szlachta z XVII-XVIII-wieczna. W kilku zdaniach prosto pan to wytłumaczył. Myślę, że nasi widzowie, ja na pewno to zrozumieliśmy. Mamy tak użyję delikatnego słowa, nieroztropnych polityków, że tego nie widzą. Mamy tak głuchych, ślepych. Dlaczego pan to potrafi łatwo wytłumaczyć, naszkicować to, jakie są kłopoty i czym się powinniśmy zająć i jak się powinniśmy zachować? Dlaczego oni tego nie robią, nie widzą, nie chcą widzieć? Jak to wytłumaczyć? Być może pozycja Polski w stosunkach międzynarodowych jest dużo słabsza, niż to nam się wydaje. Mhm.
No, być może my się zadowalamy tylko pozorami. A co z tego, że tam będziemy pokazywać w telewizji amerykańskie czołgi? Co, i co, zaatakujemy kogoś? No to z tego, że są te czołgi, prawda? One mają znaczenie, kiedy można ich użyć. No, tak jak używa ich niestety Turcja, prawda? Na terenie Syrii, na terenie Iraku, prawda? Pośrednio poprzez Azerbejdżan, prawda? Także ma wpływ na sytuację na linii Azerbejdżan-Armenia. My tak na szczęście zrobić nie możemy, więc co z tego, że będziemy je mieli? Jest obiektywny poziom jakby potencjału ekonomicznego, prawda, demograficznego, surowcowego. Są różne to sposoby mierzenia, prawda, takiego potencjału państwa. Po prostu nasi politycy chyba mogą mniej, niż nam to mówią. A jedni i drudzy, żeby nie było żadnych wątpliwości. Wreszcie także my jako społeczeństwo też jakby tej naiwności łatwo ulegamy z historycznych powodów, prawda? Nasza wizja świata zachodniego to jest wizja świata zachodniego z lat 70. i 80. z czasu łabędziego śpiewu, tego powojennego dobrobytu, jak to Francuzi nazwali, złota trzydziestka, prawda? Gdzie no, wszyscy się wzbogacili. To też dotyczyło w jakimś sensie wschodu Europy, choć z ograniczeniami natury politycznej, prawda? Ale też jakby boom cywilizacyjny miał tutaj miejsce, struktura społeczna się zmodernizowała w niewyobrażalny sposób. No tyle tylko, że my, kiedy tam jeździliśmy do pracy, prawda? Czy nawet turystycznie, bo Polska lat 70. już była otwarta, lat 80. jeszcze bardziej. No, widzieliśmy tylko jedną stronę medalu. Prawda? Ja pamiętam, że kiedy zabrakło ekipie jaruzelskiego pieniędzy na Colombo i Kodżaka, to kupowali już trzecią ligę tamtejszą. Prawda? Tam Pogoda dla bogaczy, Dynastia, no Niewolnica Izaura, skądinąd też stąd się. No i te amerykańskie seriale były seriami już nie o klasie średniej, jak większość seriali, tylko o klasie wyższej. No cóż młody człowiek wówczas żyjący mógł uważać? No to tak żyją Amerykanie, prawda? Tak żyją Brytyjczycy czy Francuzi. Nikt sobie nie zdawał sprawy z tego, że na przykład my wszyscy w Polsce, kraju komunistycznym, który teoretycznie był nieufny wobec własności prywatnej, dostajemy praktycznie za darmo mieszkania spółdzielcze, prawda? Ziemię z reformy rolnej. Na zachodzie Europy większość ludzi nie ma mieszkań, prawda? Żyje w wynajmowanych. A my w ogóle dopiero teraz zaczyna to do nas powoli, prawda, docierać w miarę tego, jak mieszkania stają się niedostępne na wolnym rynku. Nie znam sobie, że to jest coś za coś, prawda, że to nie jest tak, że ten dobrobyt zachodni nie był jakby pisany pracą, trudem, znojem, prawda, wyrzeczeniami i że nie wszystkim kapie tak samo, prawda, że kolonie też się do tego. Na Zachodzie w tej chwili jeden z głównych dyskusji jest dyskusja, prawda, o skutkach kolonializmu, prawda. Francuzi się między sobą kłócą, prawica z lewicą. Francja się kłóci z Algierią, prawda, która absolutnie nie przyjmuje żadnych tłumaczeń, że cokolwiek pozytywnego było w jej skolonizowaniu przez Francję i tak dalej. I tak dalej. No, a my dalej oglądamy tam Pogodę dla bogaczy, prawda. Też z ambiwalentnym finałem, o ile dobrze pamiętam. I myślę, że młode pokolenia Polaków, które w pełni już ukształtują się z Polską jako częścią instytucjonalną, częścią świata zachodniego, będą patrzeć w taki sposób bardziej realistyczny, choć oczywiście będą bardzo mocno absorbowane przez bogatsze od nas kraje na swoje rynki, rynki pracy, o czym też skrzętnie milczymy, tylko czasami w sprawie lekarzy pojawiają się takie głosy, że jak to jest, że my przygotowujemy, a później wielu z nich przygotowanych świetnie w Polsce trafia i zarabia, prawda, w bogatszych od nas krajach. A są jakieś takie mocne strony naszego wspólnego państwa, naszej wspólnoty, z których pan na przykład znajomym z zagranicy z dumą opowiada, z czego pan się cieszy, co panu się bardzo podoba, co nam się na przykład udało? Czy jesteśmy krajem bardzo na przykład geograficznie zróżnicowanym? To często robi wrażenie z pewnym atutem, także w kontekście turystyki. No, co można wykorzystać. Z całą pewnością jeszcze więzi społeczne w Polsce są dużo mocniejsze. Znaczy, spotkałem się nieraz z ludźmi z zachodu z tym, że nigdzie nie traktowano ich tak dobrze jak w Polsce. Nigdy ludzie nie byli tak życzliwi, serdeczni, nie tylko tak jak na Zachodzie, że są uprzejmi, oficjalnie uprzejmi, prawda? Natomiast niechętnie utrzymują bliższe relacje, a w Polsce w dalszym ciągu, prawda, jest tak, no oldschoolowo pod tym względem. Pewnego rodzaju przykrym doświadczeniem, ale tego też nie należy ukrywać, jest kwestia imigracji. To znaczy są zdolni przyznać, że u nich zmiana świata, jaka się dokonała się pod wpływem owej wielokulturowości. I tak jak wielu się to podoba,
No, jest mnóstwo pozytywnych rzeczy. No, rynki pracy się trzymają wyłącznie dzięki temu w zachodzie Europy. Tak potrafią przyznać między wierszami, że nie zawsze jest to łatwe dla adaptacji, szczególnie dla starszych. No, jak Brexit w dużym stopniu był głosowaniem w wykonaniu starszych Brytyjczyków, to mówią, że u nas żyje się w innym świecie, że jesteśmy bardzo bezpiecznym krajem na przykład. No, że no, można spokojnie, prawda, chodzić wieczorami po ulicach i tego też musimy mieć świadomość. Nie znaczy, że to nas czeka. To jest niemożliwe przez długi czas, prawda? My musimy patrzeć, raczej analizować migrację z byłych republik radzieckich, prawda? To jest dla nas szansą i wyzwaniem zarazem, a nie martwić się o Czarną Afrykę, bo to głównie Czarna Afryka będzie wyzwaniem dla Europy Zachodniej. Także no właśnie te kwestie własności mieszkań, czy do niedawna jeszcze etatowego zatrudnienia, prawda? W Polsce w wielu, wielu instytucjach też ludzie z Zachodu potrafią na to patrzeć z pewnego rodzaju. No, jesteśmy na przykład, wciąż to się zmienia teraz, ale mniej mobilnym społeczeństwem, co ułatwia wiele spraw w życiu, natomiast nie do końca jest rozumiane przez ludzi na Zachodzie. Także nie, atutów oczywiście mamy dosyć dużo. Panie profesorze, przeróżni politycy, szczególnie teraz w czasach kampanii wyborczej, szczególnie na tym finałowym odcinku, mówią nam o różnych ważnych sprawach. To mówią o tym najczęściej ludzie opozycji, ale jakby nie będę się tego podziału bardzo trzymał. O różnych ważnych sprawach do załatwienia po wyborach. Już bez względu na to, kto będzie rządził. Ja nie chcę słuchać tych polityków. Chcę posłuchać profesora, który niech przedstawi swoją taką listę ze swojej perspektywy ważnych spraw do załatwienia po wyborach, nieważne kto będzie karty rozdawał. Co w pańskich oczach jest takie kluczowe? No, ja się będę trzymał tego. Z perspektywy naszego wspólnego dobra, jakim jest państwo. Co w pańskich oczach jest kluczowe, najważniejsze sprawy do zrobienia? Myślę, pierwsza rzecz w oczywisty sposób weryfikacja zapowiedzianych inwestycji, ich urealnienie. No, czy wskazanie priorytetów, co musimy bezwzględnie zrealizować, a co albo odkładamy ad acta, albo oficjalnie rezygnujemy, no bo po prostu albo nie damy rady, albo nie ma to sensu. Myślę, że dobry audytor by się przydał, taki, który to przeanalizuje. To nawet nie tylko chodzi o tak wąsko ekonomicznie pojęty audyt, to też szerszym spojrzeniem, prawda, na przykład kwestie zachowania równowagi społecznej i tak dalej. Druga rzecz, myślę, to są kwestie rynku pracy i depopulacji. A, to znaczy jesteśmy powoli na tym etapie, chyba w Niemczech Wschodnich to niegdyś była Hoyerswerda, prawda, gdzie tam burzono, prawda, bloki, bo już nikt nie mieszkał, prawda, koncentrowano mieszkańców na jednym czy dwóch osiedlach. No, my za dający się określić czas staniemy przed takimi problemami asymetrii rozwoju kraju. PiS-owi nie udało się jakby do końca, mimo że nie podejmował jakieś tam próby, zatrzymać aglomeracyjnego modelu rozwoju, a to ma określone konsekwencje społeczne i polityczne, i także ekonomiczne, więc przecież to jest druga kwestia. No, po trzecie, myślę, że chyba musimy w polityce zagranicznej zrobić krok do tyłu i patrzeć, jak się rozstrzygnie wiele rzeczy, na które niezbyt mamy wpływ. No. I szykować się do tego, że będzie trzęsło. Myślę, że większych reform instytucjonalnych w Polsce na szczęście nie przeprowadzimy. Mówię na szczęście, bo przy wszystkich swoich słabościach obecna konstytucja okazała się być bardzo stabilna i nikt na serio nie zdołał jej zmienić, choć wszyscy próbowali. No, PiS oficjalnie to zapowiadał, no, ale chyba zrozumiał, że przegrałby referendum w tej sprawie. Natomiast no, niegdyś Platforma z pomysłami dotyczącymi ordynacji wyborczej też chciała zmieniać konstytucję. Myślę, że to chyba nie ma sensu, skoro mamy system, gdzie wszystkie partie przy wysokiej frekwencji wchodzą do parlamentu. No i musimy jakby myśleć nad problemem demografii, młodych ludzi i tak dalej. I nie po to, żeby dokonywać kolejnych szalonych reform. Nigdy więcej gimnazjów, prawda? Bo to nie do końca chyba można by wybronić ten eksperyment. Też mam wrażenie pod wpływem amerykańskich seriali, tych żółtych autobusach wodzących uczniów wprowadzany. Ale będziemy mieli sytuację, w której na rynku pracy będą młodzi ludzie, których będzie coraz mniej, a będą mieli coraz więcej wyrzeczeń przed sobą. I no, przywrócenie jakiejś formy solidarności międzypokoleniowej będzie tutaj bardzo istotne. No, myślę także, że przeciwdziałanie zamykaniu się zamożniejszych obywateli. A to jest bardzo, bardzo
istotne, bo to jest potencjalne olbrzymie napięcie społeczne, antynomia i tak dalej. No już to tendencja na przykład zabierania dzieci do prywatnych szkół. No. Być może będzie to wymagało niepopularnych działań, ale to też jest coś, za co możemy zapłacić olbrzymią cywilizacyjną cenę w najbliższych latach. Nieprzypadkowo lepiej w dobie globalizacji mają się choćby społeczeństwa skandynawskie, prawda? Ta długa podstawówka, prawda? Jakoś tam megalityzujący model no, w dobie globalizacji okazał się być względnie, może poza Szwedami, bo oni bonem edukacyjnym sobie rozmontowali edukację, ale na przykład Finowie, prawda? W tej materii są pewnego rodzaju wzorem, więc myślę, że przydałaby się chyba pewnego rodzaju pragmatyzacja, mniej patosu, patrzenie na to, co robią silniejsi, mądrzejsi od nas i czekanie, prawda, żeby w odpowiednim momencie przyłączyć się do zwycięskiego obozu, a nie tak jak my wyruszyć jako awangarda, prawda. A potem się obejrzeć przez ramię i zobaczyć, tak, że nikt tam... Tak, już nikogo za nami nie ma, a my stoimy sami przeciwko silniejszemu przeciwnikowi, więc myślę, że niewiele więcej można tak naprawdę zrobić, aniżeli próbować się elastycznie dostosowywać do wyzwań, jakie będzie przynosił współczesny świat. I to jest piękna puenta. Za nią bardzo dziękuję i za całą rozmowę. Profesor Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Profesorze, to była przyjemność. Mam nadzieję, że Państwo myślą podobnie. Jeśli tak, to proszę dać temu wyraz, a jeśli nie, to także proszę skomentować. Jesteśmy ciekawi, co Państwo myślą o tej rozmowie. I proszę zasubskrybować kanał Didaskalia na kolejną rozmowę z tego cyklu. Zapraszam. Patrycjusz Wyżga, dziękuję za Państwa czas i uwagę. Kłaniam się, do zobaczenia.